Instrukcja montażu karnisza Aspen, pojedynczego w wersji ściennej. Do montażu karnisza potrzebne nam będą wiertarka, miarka, klucz imbusowy, który znajdziesz w zestawie, ołówek. Reszta części znajduje się w komplecie. Zaczynamy od montażu wsporników. W pierwszym kroku wyznaczamy miejsce pod kołki mocujące dla wspornika. Wsporniki powinny być zamontowane 7-8 cm od górnej krawędzi okna oraz 10-12 cm od bocznej. Wsporniki muszą być rozmieszczone symetrycznie. Przy wyznaczaniu miejsca na otwory pod kołki mocujące przydatna będzie blaszka ze śrubą mocującą wspornik karnisza, której przyłożenie umożliwi dokładne rozplanowanie otworów pod kołki rozporowe. W wyznaczonych punktach wiercimy otwory. W nich umieszczamy kołki rozporowe, które znajdują się w zestawie, a następnie mocujemy blaszkę ze śrubą mocującą wspornik. Podstawę wsporników karnisza nakręcamy na śrubę, a następnie w otwór wsuwamy wspornik i mocujemy go przy pomocy wkrętu zabezpieczającego, kluczem imbusowym. We wsporniki wsuwamy szynę karnisza. Po odpowiednim rozmieszczeniu szyny względem okna dokręcamy śruby zaciskowe. W dolną szczelinę szyny wsuwamy żabki mocujące tkaninę, a następnie nasuwamy na szynę ozdobne końcówki. Każdą końcówkę zabezpieczamy śrubą dociskową. Na sam koniec przypinamy tkaninę i możemy się cieszyć estetycznym i solidnym produktem marki Karnix.